Cześć, z tej strony Marta z sezonu literackiego. Nie wiem, czy mnie jeszcze pamiętacie, ale ponad rok temu nagrywałam, powiedzmy, w miarę regularnie, chociaż to nie było do końca regularnie, ale no na pewno bardziej niż przez ostatni rok, filmy na ten kanał właśnie, filmy o tematyce książkowej. I chciałabym wrócić, ponieważ wróciłam już do Polski. Nie wiem, czy wiecie, ale pewnie część z Was tak, ci, którzy śledzą mnie na Instagramie, że przez ostatni rok, ponad rok właściwie, prawie półtora roku, mieszkałam w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i pracowałam tam jako stewardesa w liniach lotniczych Emirates. No ale to była taka przygoda właśnie na rok, minął rok, więc wróciłam do Polski. No i chciałabym wrócić również na ten kanał. I ten film to będzie taki film bardziej organizacyjny, taka krótka pogadanka na temat tego, co planuję, jakie filmy planuję publikować, kiedy planuję je publikować. No i takie mniej więcej zorientowanie się, czy mam jeszcze tych widzów, którzy byli ze mną ponad rok temu. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli tak, to dajcie mi znać na dole w komentarzach. No i może przejdę już do tej takiej głównej właśnie części filmu, omawiania tego, co na kanale będziecie mogli znaleźć w najbliższym czasie. Przede wszystkim chcę wrócić do nagrywania, ponieważ bardzo mi tego brakowało. Naprawdę przez ten ostatni rok przeczytałam dużo ciekawych książek i wydaje mi się, że takich, o których nie jest zbyt głośno, bo BookTube'a dalej śledzę, ja dalej oglądam filmy, dalej oglądam booktuberów polskich przede wszystkim, także jakby cały czas jestem w tym środowisku jako widz, ale często czytałam takie książki, które według mnie były naprawdę rewelacyjne, które były świetne, a mało kto o nich mówił, bo nie są aż tak popularne. No i mam nadzieję, że właśnie te książki, ale nie tylko, te popularne oczywiście też, bo ja też czytam popularne książki, to nie jest tak, że nie czytam tych popularnych książek wcale. Także mam nadzieję, że znajdziecie tutaj również coś, czego nie ma na innych kanałach, jeżeli chodzi o literaturę. W ogóle musicie mi wybaczyć, jeżeli ten film będzie taki nieskładny, ale naprawdę jestem już kompletnie odzwyczajona od tego, jak się nagrywa, od siedzenia przed aparatem, przed kamerą i w ogóle mówienia tak do Was. Także mam nadzieję, że z czasem będzie lepiej i że nie będzie widać, bo teraz znowu się stresuję, tak samo jak na moim pierwszym filmie na tym kanale, który był opublikowany chyba w 2016 roku, jakoś tak, na początku, w styczniu, albo 15, ale chyba 16, także już 4 lata temu. I wtedy właśnie też bardzo się stresowałam, potem trochę mi to przeszło i teraz znowu mam wrażenie, że jestem na tym etapie, gdzie się bardzo stresuję, no ale mam nadzieję, że z czasem będzie coraz lepiej. A wracając do filmów, to no przede wszystkim jest to kanał książkowy i tak pozostanie, także będą tutaj przede wszystkim wrap-upy, book-haule, recenzje książek, pogadanki na temat jakichś książek, książkowe tagi, może reading vlogi, ale nie w najbliższym czasie, także tego na razie nie obiecuję. Ale również, ponieważ no wydaje mi się, że ten mój etap życia jako stewardesa był dosyć ciekawy, to chciałam wpleść też takie filmy na przykład na temat tego, jak wygląda rekrutacja do linii lotniczych, jak wygląda życie w arabskim kraju, czego nauczyło mnie na przykład życie na emigracji, wiecie, tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że to będzie taki ciekawy przerywnik, to na pewno nie zdominuje kanału, także jeżeli jesteście tutaj dla książek, to nie martwcie się, te książki będą tematem przewodnim, ale chciałabym właśnie też wpleść takie tematy, bo jest to coś, co mogę dać od siebie dodatkowo, jakby co może wyróżnić mój kanał na tle innych książkowych kanałów, a jednocześnie no jest to dość ciekawe. To była naprawdę dla mnie ogromna przygoda i wydaje mi się, że część z Was może chciałoby też pomyśleć, rozważyć taką pracę, jeżeli nie na stałe, to właśnie też na rok, dwa, trzy i zobaczyć, jak to jest, także może komuś z Was taka wiedza się przyda. Przede wszystkim chciałabym również, żeby na tym kanale była jakaś regularność, bo tak jak mówię, no o ile ponad rok temu nagrywałam te filmy powiedzmy kilka razy w miesiącu, to nadal nie było takiej regularności, że na przykład zawsze o tej samej porze był film i że Wy wiedzieliście, że możecie go oczekiwać. I właśnie teraz planuję to wprowadzić, żeby to było takie troszkę bardziej profesjonalne, a w tej chwili mam czas. Nie obiecuję, że tak będzie zawsze, ale na lipiec planuję wprowadzić 2 filmy tygodniowo i będą te filmy pojawiały się w środę oraz soboty o godzinie 16, tak myślę. Taki jest plan. Zobaczymy, jak to wyjdzie w najbliższą środę. Kiedy to nagrywam, jest niedziela, także być może zapytam Was dzisiaj na Instagramie, o której godzinie wolelibyście, czy wcześniej, czy później te filmy, bardziej po południu. Ale wstępny plan jest taki, że sobota i środa o godzinie 16 będą się te filmy pojawiać. Rozpisałam sobie już cały plan filmów na lipiec, także wiem, co się pojawi kolejno w lipcu. Także mam plany, mam nadzieję, że mi się to uda, bo wystarczy to jeszcze niby tylko nagrać, a tak naprawdę to jest ta największa, najtrudniejsza praca, którą trzeba w to włożyć. Ale plany są, także trzymajcie kciuki, żeby się udały. No i tutaj właściwie mam do Was największą prośbę, ponieważ no, powroty na kanał są trudne, tym bardziej, że przez ten rok również pojawiło się dużo polskich kanałów, naprawdę bardzo dobrych kanałów, które się też bardzo mocno wybiły na tej polskiej scenie booktube'owej, nazwijmy to. I ja wiem, że mi będzie trudno wrócić, dlatego że no jak ja zaczynałam, no to nie było tych kanałów jeszcze tak dużo. Teraz już naprawdę macie wybór, macie kogo oglądać.
Także no wiem, że ten mój kanał może gdzieś tam zginąć. Nie wiem, czy będzie dla Was interesujący, ale nawet jeśli potencjalnie dla kogoś mógłby być interesujący, to jest duża możliwość, duże prawdopodobieństwo tego, że ten kanał jednak gdzieś zginie, szczególnie na początku. Także proszę Was bardzo oczywiście o subskrypcję, o łapki w górę pod filmami, o komentowanie. Jeżeli macie ochotę i w momencie, gdy będziecie oglądać moje filmy, udostępnić na przykład to na Instagramie i oznaczyć mnie. Moje konto na Instagramie to jest m, wiecie, ten myślnik na dole, nie wiem jak to się po polsku nazywa, underscore Reads. Zresztą linki będziecie mieć na dole w opisie też do moich wszystkich social mediów, do Facebooka, do Instagrama, do Goodreads itd., itd. Także jeżeli będziecie mieli ochotę mnie udostępnić w momencie oglądania, to też będzie im bardzo miło i to też na pewno pomoże mi wrócić i mam nadzieję, że mnie to, wiecie, da mi takiego powera do nagrywania, bo że tak powiem, chęci mam i to naprawdę bardzo duże. Mam plany, mam chęci i tak dalej i mam też czas, co najważniejsze w tym momencie. Ale no wiecie, jeżeli nie będę widziała jakichś tam rezultatów, to jest jednak trochę zniechęcające. Wiadomo, mówi się, że nie nagrywa się dla statystyk i tak dalej, ale no, te statystyki to jesteście Wy, to są widzowie. Także jak będę widziała, że to co robię ma sens, to na pewno będzie mi łatwiej się zmobilizować do tego, aby to nagrywać. Także będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie chcieli mi pomóc w tym moim powrocie na BookTube. I to właściwie chyba tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy film. Powiedziałam Wam o tym, jakie filmy planuję nagrywać na kanał, o tym, kiedy chcę, żeby one się pojawiały, o tym w ogóle dlaczego... Nie powiedziałam Wam o tym, dlaczego wróciłam, a też miałam w planach opowiedzieć Wam, dlaczego w ogóle wróciłam do Polski. Ale myślę, że to też może być temat odcinka takiego właśnie, wiecie, spoza tej dziedziny książkowej, o tym, co mi się podobało, a co mi się nie podobało w życiu w Dubaju, w życiu na emigracji, dlaczego zdecydowałam się wrócić. Także może faktycznie taki odcinek gdzieś tam kiedyś nagram. Jeżeli będziecie oczywiście zainteresowani, dajcie znać, czy w ogóle ta tematyka pozaksiążkowa Was też będzie interesowała na tym kanale. Teraz może tylko tak na szybko powiem Wam, co obecnie czytam, zrobię jakiś taki mały czytelniczy update, żeby jednak ten temat książkowy tutaj zachować. Więc ja w ogóle obecnie jestem w takim dołku czytelniczym, odkąd wróciłam do Polski, czyli od początku niemal czerwca, tam w pierwszym tygodniu czerwca jakoś wróciłam, 6 chyba czy 7. I mimo tego, że byłam 2 tygodnie na kwarantannie, także tego czasu miałam naprawdę bardzo dużo, bo nie mogłam nigdzie wychodzić, to jakoś jeszcze się nie mogę odnaleźć. Wiecie, inny klimat, to jednak jest kolejna zmiana w życiu, bo już byłam powiedzmy gdzieś tam przyzwyczajona do tego życia w Dubaju. Dalej się nie odnalazłam chyba do końca i dalej jest mi się ciężko zmobilizować do czytania. W czerwcu przeczytałam zaledwie 3 książki, o których ostatnio pisałam na Instagramie. Byli to Normalni ludzie, byli to Dorośli i była to Podróż nieślubna, także jeżeli macie ochotę dowiedzieć się, jakie to były konkretnie książki, bo może po samym tytule nie kojarzycie, może okładka Wam coś powie albo autor, to zapraszam również na Instagrama, tam jest zdjęcie. Natomiast teraz obecnie zabrałam się za książkę Olgi Tokarczuk. Jest to moja pierwsza książka Olgi Tokarczuk, Prowadź swój pułk przez kości umarłych. Nie mam jej w formie papierowej, ponieważ czytam ją na Legimi, ale zamówiłam sobie i już do mnie idzie, także będę miała tę książkę, żeby Wam pokazać pewnie w wrap-upie lipcowym. Jak na razie bardzo mi się podoba, ale przeczytałam dopiero sam początek. Tak, dosłownie jakieś 50-60 stron, także jeszcze nie mogę wyrokować, ale jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że bardzo mi się spodoba. I to by było właściwie na tyle. Muszę zobaczyć w ogóle, jak ten film po takim czasie wyszedł, czy to się nadaje do publikacji, czy będę musiała coś dogrywać. Bardzo Wam dziękuję, że ten film oglądacie, że oglądacie go do końca. Jeżeli tu jesteście, to dajcie mi znać w komentarzu, może jakąś emotką, może wrzućcie samolot, bo samolot się tak kojarzy właśnie z tym moim ostatnim rokiem życia. Także jeżeli obejrzeliście ten film do końca, to zostawcie w komentarzu samolot. A ja Wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że będziecie chcieli dalej mnie oglądać na tym kanale, że będziecie ciekawi, jakie książki czytam i co mam na ich temat do powiedzenia. Ja się już nie mogę doczekać kolejnych filmów i tak jak mówię, wyczekujcie, ten pojawia się w środę, czyli następny będzie w sobotę. Będzie to prawdopodobnie tak książkowy, ale nie powiem Wam dokładnie jaki, także zostawię tutaj taką, wiecie, nutkę tajemnicy. I to by było na tyle. Jeszcze raz zapraszam Was do wszystkich linków, do moich social mediów na dole, do Instagrama, do Goodreads, bo na Goodreads na bieżąco aktualizuję, jakie książki właśnie czytam, także jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli czegoś na przykład nie pokazuję na Instagramie, bo tak jak właśnie w przypadku Olgi Tokarczuk czytam na Legimi, a czytam sporo na Legimi, no to nie mam tej fizycznej książki, żeby Wam pokazać, także tam możecie śledzić, jakie książki czytam i jakie czytałam w ciągu ostatniego roku. Tam też, wiecie, wszystko aktualizowałam na bieżąco, mimo że nie byłam aktywna w social mediach. No i co? To by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć!